Witajcie, z tej strony Dryśliwka, a to jest już 7 odcinek z gry Super Mario Sunshine. Dzisiaj chciałbym sobie dokończyć Rico Harbor, a przynajmniej zdobyć tyle shine'ów, ile jesteśmy w stanie. Oczywiście wszystkich od razu nam się nie uda, ale chociaż część. Okej, bo ostatnio tutaj zdobyliśmy jednego shine'a w Rico Harbor. No i dzisiaj lecimy po kolejne. Gooper Blooper powraca. Okej, czyli znowu będzie ten wielki blooper. No dokładnie. Tym razem jest na lądowisku dla helikopterów. I zobaczcie, mam 5 żyć, czyli się zapisało. Faktycznie. Okej, czyli warto będzie sobie pofarmić na trudniejsze poziomy. Okej, no to tak. Jak się tam do niego dostać? Musimy chyba znowu po tych konstrukcjach wchodzić. Chociaż nie, chyba jak wejdziemy sobie. Czekajcie. Jak sobie wejdziemy po tych platformach, to chyba też powinno być wystarczająco wysoko. Jak mi się wydaje. Oj, to jest ślisko. Okej. Dobra. Jest. A, nawet nie musimy brać tego rocket nozzle. Wystarczy, że tutaj sobie stąd przeskoczymy. Jest. Okej. O, jakieś nowe ruchy ma. Patrzcie. A, dobra. Ała. Dawaj, Mario. Bierz jego mackę. Okej. Udało się. Patrzcie, teraz tak i ciągniemy korek. I no nie, no serio. To jest jakiś żart. No kurde. A, wiem. Nie. No kurde, Mario. Możesz się ruszyć. Dobra, wkurzamy go i teraz. Dobra, musimy ciągnąć. Musi znaleźć sposób, żeby z nim walczyć. Wiem. Dobra. Chyba to jest dobry sposób. Okej. O nie. Rozlatuję atrament wszędzie. Okej. A, muszę mu chyba oczyścić, no tak. Oczyścić twarz. I jest. Okej. No to łatwy bossik na sam początek. Jest shine numer 21. Prawda? Tak. 21. No to zapisujemy i kontynuujemy. Może za każdym razem będę szedł po łanapa, żeby już tak, wiecie, być coraz bliżej do celu. Chyba tutaj możemy mieć 99 żyć maksymalnie. Ale to też się zaraz przekonamy. No i patrzcie, to jest bardzo blisko. Akurat gości podszedł, więc mieliśmy łatwo przeskoczyć tam dalej. Okej. No. 6. życie. Bardzo ładnie. Co on tak biega w ogóle? Nie dowiemy się. O! Sorki. Nie chciałem na ciebie skoczyć znowu. Musimy polać znowu? Nie. Już nie musimy polewać. Możemy po prostu lecieć po następnego shine'a. Okej. Czerwone monety na wodzie. Jestem ciekawy. A, znowu na blooperze. Czy nie? Chyba tak. Okej. Aj, mamy na czas tym razem. Okej. Chyba zielony blooper jest najlepszy, ponieważ z pozoru jest najwolniejszy, ale tak naprawdę jest najbezpieczniejszy. Ma najszybszy skręt i w ogóle.
pokażę wam zaraz. To ja. Blooper Surfing Big Daddy. Bloopy w skrócie. No tak. Myślisz, że ja powinienem nadepnąć na ten przełącznik właśnie tam? No. No nie wiem, skoro ty jesteś organizatorem, no to może. Okej, okay, zbierz się monet, zanim czas ucieknie. Powodzenia. Okej. Okay. To na bloopera lecimy. Musimy się rozejrzeć, oczywiście. Patrzcie, jest najwolniejszy, więc... Okej. Okay. O nie. Dobra, oczywiście. Pierwsza próba nie może być udana. Bo nigdy tak nie jest, ale też się postaramy. Ale naprawdę. Naprawdę dobrze skręca ten blooper. Okej, tam jest monetka w powietrzu, trzeba będzie skoczyć i... Hop! Okej. Źle. Niebieska monetka jest. O kurde, też nie mogłem jej zdobyć. Dobra. Nieważne, teraz lecimy po czerwone, ponieważ to jest nasze zadanie obecne. Ojojoj, dobra. Gdzie teraz, gdzie teraz? Nie! O kurde, dobra, tu widzę jedną. W tym jeszcze była ta jedna w powietrzu. Tak jest. Okej, znowu ominąłem. Ale jeszcze ostatnią trzeba znaleźć. Okej, jest tutaj. No to tak, jeszcze jedno koło zrobimy. Żeby zdobyć tą czerwoną. A może ja tutaj tak zakręcę? No i dawaj, Mario. No, nie no. Dobra, nieważne. Teraz po tą czerwoną. No i teraz ostatnią. Szybko, szybko, szybko. 20 sekund. Trzeba przyspieszyć. A jak zrobię tak, to po prostu wyżej skoczę. No kurde! Nie no, poważnie. Dobra. Tu jest! No nie! Okej. Masakra. No nie, jesteśmy wyrzuceni z poziomu, naprawdę. Ojejku, no dobra. Ale to jest ogólnie proste, tylko... Muszę jakoś ogarnąć tą ostatnią w powietrzu. Nie wiem, dlaczego mi nie wychodzi, ale okej. No dobra. Tam jest w ogóle M-ka na tych hangarach, więc... Właściwie czemu by jej nie zdobyć? I są dwie w sumie, no bo jeszcze tutaj jedna. Okej. Okej. No dobra, zapisz. Teraz jak się tam dostać? A, po tych kartonach, dobra. Okej. Okay. To sobie utrudniłem chyba. Chociaż nie. Jest wciąż dosyć łatwo. Okej. Okay. Dobra. No i lecimy. O. Na łódkę się zaczepiłem. Ała. Ała. Dobra. Ała, naprawdę. Okej. Okay. Blooper i lecimy. Okej, okay, czyli tak. Najpierw te, co są tutaj. 1, 2, 3. Okej, okay, ładnie, ładnie. Teraz tu będzie czwarta. I dalej będzie piąta, tak. Tam najdalej od wszystkich. Szybki zakręt. Dobra, lecimy jeszcze po tą niebieską. O kurde, faktycznie mogę wysoko skoczyć, tylko że muszę przyspieszyć. Okej, czyli o to chodzi. Tak? No dobra. Teraz w ogóle było trochę krzywo jeszcze. Czyli tu jest jedna. I tu jest druga. Okej. No to mamy minutę. To jeszcze tą niebieską spróbuję. No okej, nieważne. To czerwono. To jest nasz cel, więc skupmy się na nim. Jest, dobra.
Teraz zakładam, że jeszcze trzeba tam dotrzeć, ale dobra. No nie! Serio. Okej, okay, skręcamy. Skręcamy. O kurde. Mario Sunshine! Co się dzieje? Nie mogę kamerki nawet. Okej. Mogę trochę przekręcić. Teraz w prawo. Teraz trochę w górę. Teraz trochę tak. Okej. Udało się. Uciekliśmy. Ponieważ właśnie mówię o tym, że jak gramy zielonym blooperem, to wtedy jak wjedziemy w przeszkody i nie będziemy ruszać control stickiem, to nic nam się nie stanie. Więc to jest bardzo dobre. Możemy takie malutkie wykonywać skręty i będzie i tak w porządku. Także to jest właśnie ta fajna rzecz związana z tym blooperem. No patrzcie, mogę dosłownie wjeżdżać w te przeszkody i jestem cały i zdrowy. Okej. To jeszcze spróbuję. No musicie mi wybaczyć, przepraszam, ale tak czy siak byśmy musieli zdobyć te monetki wszystkie. Kurde, trochę za wcześnie. No to jeszcze raz tutaj. Skręcamy, ale ten widescreen tutaj pomaga, naprawdę. I no dobra. Dobra, ostatnia próba. Dobra, żartowałem, jednak nie. Przepraszam, ale naprawdę. I tak byśmy to musieli zdobyć, więc lepiej już to zrobić teraz, niż później się z tym męczyć. Nie no, teraz jest idealnie prosto i no naprawdę, to jest jakiś żart. Okej. Dobra, przynajmniej możemy szybko wykręcać i próbować jeszcze raz. To jest właśnie plus tego. Nie no, nie wiem, słuchajcie, czy teraz dam radę to zrobić, czy nie. Fajnie by było. I dobra, trudno. Nie robię tego teraz. Teraz trzeba jeszcze tutaj wskoczyć i nie zginąć przy okazji. Nie! No to jest jakiś żart? Nie, no serio i to... Jocie! O nie, no w najgłupszym momencie po prostu. Dobra. O matko, dobra. Spotkam się z wami, jak już to zrobię. Okej, udało się. No to super. No to spotkam się z wami, jak już to skończę. Dobra. Słuchajcie, minuta 14. Została i... Jest, dobra. Udało się! Po kilku śmierciach. Właśnie w tym samym momencie, co wtedy. Naprawdę, ale udało się. No to co? Jeszcze może... No jeszcze na pewno. Mamy dużo jeszcze czasu. Jeszcze tam kilka minut cięć. W sensie wyciętych na pewno będzie, a dopiero 20 minut nagrywam. Więc... Jeszcze sporo czasu. Okej. Shadow Mario. Jeszcze raz. Okej. Czyli Shadow Mario w Rico Harbor. Sobie tutaj czeka, tylko... Już walczyliśmy z Shadow Mario w Bianco Hills, czy nie? Patrzcie, jak go rozwalimy teraz. No nie rozwalimy go, nieważne. Chwila. Okej, tam jest. Musimy go tak jakoś trafić. Zadziałało. Kurde, ale cwaniak jest za dobry, patrzcie. Patrzcie na niego. O, w ogóle jest... challenge. No cześć, kolego. Okej. Patrzcie na to. Okej.
To działa. Faktycznie działa. Leciutko tutaj muszę przechylić kontrolerem. Teraz jestem chyba prosto do niego, tak mi się wydaje. Jeszcze wyżej? Tak. Chociaż teraz już nie wiem, gdzie mi uciekł. Kurczę. Gdzie on jest? O, jest gdzieś blisko, bo... A, przede mną stoi. Dobra. Kolejna dawka wody. Musisz się nawodnić, Shadow Mario. Okej. Okay. A, chodź na to. O kurczę, no zaraz mi wody nie starczy. I na tym się skończy. Dobra, to ja tutaj uzupełnię sobie zapas wody. I zaraz do niego dołączę z powrotem. Akurat przy fontannie mi się skończyła, no to... To dobrze. No chodź ty. Ała! A, jeszcze mnie zrzucił na sam dół. Kurczę, no. Dosyć twardy zawodnik z niego. Okej. Okay. Ale... Co to dla nas, prawda? My jesteśmy jeszcze lepsi. Okej. Okay. Gdzie jesteś, Shadow Mario? Serio, gdzie jesteś? O, monetka tam jest w ogóle. Niby słyszę go z lewej strony. Ale dobra. Czy te monetki mi tutaj... Proszą się aż, żeby... Dały się zdobyć, więc... Zdobędziemy je. Dobra. Teraz tutaj trzeba po prostu wyskoczyć? Tak, po prostu tutaj. Oczywiście są duszki. Ale... Monetkę zdobędziemy. I od razu unik! Perfekcyjny unik. Blooper. Blooper! O kurde, co ten blooper robi? O kurde, no. No, jak tak można, no? Po co oni w ogóle dodali takiego przeciwnika do gry? Żeby wkurzyć graczy? Chyba tak. O, patrzcie. A co tutaj się znajduje? Jakieś takie graffiti samotne, okej. Okay. Musimy do wody wskoczyć, ale jest. No to... Shadow Mario w takim razie może zaczekać. Tu jest jeszcze X w ogóle. Ciekawe, gdzie musimy... Okej, to biegniemy. Zrobimy tak, patrzcie, tutaj do kanałów. Nie, ale... Ajaj, dobra. Tylko nie wiem, czy da się tak, żeby... Mógłbym wysoko wyskoczyć, ale... Ale jak po prostu zrobię tak... A, to by wystarczyło, okej. Nie doceniłem tego ruchu. Dobra, ale gdzie był ten X w końcu? A, tutaj. No to z drugiej strony. Chociaż spróbujemy, a potem... Z tamtej jeszcze raz. Okej. Tutaj to sobie po prostu polewamy wodę pod nogi i lecimy. Cała filozofia. O kurde! O, w ostatniej chwili. Chyba to akurat mieliśmy zrobić. No kurde. Nintendo już naprawdę nam tutaj rzuca kłody pod nogi. Jeśli chodzi o te monetki. Okej. Okay. Czyli tak, spin jump, wall jump i lecimy. Okej. Okay. Idealnie. Nawet się jakoś nie bardzo musiałem trudzić. Dobra. I teraz gdzie jest ten Shadow Mario w końcu? Bo już naprawdę. Już się naczekał wystarczająco na nas.
Dobra, Shadow Mario, gdzie jesteś? A, tutaj. Jakoś go nie zauważyłem wtedy. Już nie uciekniesz, już nie uciekniesz. To twój koniec. Kurczę, ile go muszę jeszcze lać tą wodą? No, ej. No wystarczyło, ale dobra. Ale sam spadłem. No tak, zawsze się muszą jakieś wpadki zdarzyć. Kurczę. Dobra. Okej. On wstanie? No nie, no wstał! Ja cię kręcę, no nie! I co, od nowa go muszę... Całe życie mu się odnowiło, no mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję naprawdę, że nie. Bo jeśli tak, to... Będę tak leciutko zdenerwowany, jeśli... Jeśli... nieważne, już dawaj Mario. Dawaj tego Shadow Mario, musimy złapać. Tylko tak jakby z shotguna tutaj zestrzelić, o. Trochę tak działa. O no, okej, jest. Zapamiętam to sobie. Dobra, nieważne, ale... Ale patrzcie na to, patrzcie na to. Ła! O! Okej. Zadziałało. Tak troszeczkę. Tak po części zadziałało, ale... Po części też nie. Niestety. Dobra, te łanapy sobie pofarmy już poza odcinkami, ponieważ nie ma sensu tutaj, żeby was przetrzymywać. Żebyście musieli oglądać to, jak sobie farmię. No dobra. No to lecimy jeszcze raz. I... Epizod 8. O, owocowa przygoda Yoshiego, ale Yoshiego jeszcze nie mamy. Więc możemy sobie zrobić sekretny shine, który jest tutaj w poziomie Blooper Surfing Safari i musimy po prostu ukończyć tą samą, ten sam tor, tylko że w 40 sekund zamiast 45. I ostatnio miałem z tym problemy, jak brałem udział w tym wyścigu. Więc mam nadzieję, że teraz te umiejętności, które nabyłem, wystarczą mi, żeby zdobyć tego shina bez problemu. Okej. Chcesz się ścigać? Okej, wskocz na bloopera, którego lubisz najbardziej. Okej, no to już w sumie to samo powiedział, co wcześniej. Dobra. Lecimy. Okej, ostrożnie, ostrożnie, uwaga na te kolce. Okej, tu jest blok, uwaga. Tutaj też jest blok. I... okej. Ostrożnie, ostrożnie. Sobie przeskocz... Kurczę, no Mario! Miałeś skoczyć, a nie... Okej. Tak, tak, tak. Dobra, weźmy tego zielonego bloopera. Ponieważ jest najlepszy, jest niedoceniony, ale jest bardzo dobry. W sumie w speedrunach często on jest wybierany, w sumie zawsze. Nie często, tylko zawsze. O kurczę, no ta woda mi trochę zasłania. Nie będę ukrywał. Okej, tutaj mi się ładnie udało. Teraz... skok! Okej. Dobrze, dobrze. Teraz się chyba uda. No, jasne, że tak. Jest. Okej. Udało się za drugim razem. No. Jestem bardzo w takim razie zadowolony. No i właśnie tak. Każdy świat będzie miał dwa sekretne shiny. Często one będą związane z tymi poziomami bez Flada, ale z racji tego, że Rico Harbor ma tylko jeden, to zrobili tutaj dodatkowy właśnie z tym blooperem.
Także ja sobie tutaj sprawdzę, nie pauzę, tylko mapkę. Chwila, jak to się mapkę robiło? Jak to się mapkę robiło? Nie, minusem nie. A! L-kom po prostu, okej. Rico Harbor na przykład. A, chwila, chwila. Jak to się... A, shiny, okej. No tak. Czyli Bianco Hills mamy 8 wszystkie. Gelato Beach, Rico Harbor. Okej, no to... Czyli na razie to tyle. Nic więcej nie możemy zrobić. Dopiero w Gelato Beach możemy coś tam podziałać. Albo to sekretne shiny, ale to raczej już w następnych odcinkach. Także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, to oczywiście proszę was o łapkę w górę i subskrypcję. No a ja spotkam się z wami w następnym odcinku na moim kanale. Cześć!